Cioć! Witam serdecznie wszystkich. I na wstępie muszę sobie sprawdzić, o czym miałem mówić, bo nie pamiętam. A wiem, że kilka osób miało jakieś tam pytania, czy bardziej właśnie pomysł na temat. Więc sobie tak szybko wejdę na ostatni filmik. Wyciszymy. Jodź. Kurde, co tu się wyświetla w ogóle? Dobra. O gołębiach rozpłodowych od początku stycznia do końca roku. Dobra, to opowiemy o gołębiach rozpłodowych. Jeszcze na wstępie, tak ostatni tytuł filmu, była aukcja gołąb w sieci, więc warto wspomnieć, że aukcja ta, gdzie są wystawione gołąbki na gołąb w sieci, na portalu gołąb w sieci, kończy się w ten weekend, w niedzielę, także wszystkich zainteresowanych jak najbardziej oczywiście zapraszam. Tak jak mówiłem, materiał tam z najwyższej możliwej półki u nas, nie da się już kupić nic moim zdaniem lepszego, jeśli chodzi o gołębie późne, młode, z rozpłodu, po najlepszych parach czy po najlepszych gołębiach indywidualnie. W dniu dzisiejszym dostałem certyfikaty DNA potwierdzające pochodzenie gołębi i dodatkowo jeszcze potwierdzające płeć gołąbków, także nie ma już po prostu możliwości, że się tam pomyliliśmy co do płci. Płeć jest przy pobieraniu próbek, nie powiedziałem paniom, nie sugerowałem paniom z Laboratorium Genetyki Molekularnej płci gołębi, więc same określiły ją z genów, także no jest to płeć na 99,9% pewna, także myślę, że też fajna sprawa. Jak już nawiązałem do tego, to ci, którzy śledzą nasze media społecznościowe, widzieli, że podjęliśmy współpracę z Laboratorium Genetyki Molekularnej w Krakowie, z Instytutu, także będziemy ściśle współpracować z tym laboratorium już od dłuższego czasu, od 2 lat chyba. Toczyliśmy jakieś tam rozmowy, przymiarki, natomiast nigdy nie było czasu, żeby to dograć do końca, także w tym momencie jesteśmy, że tak powiem, związani umową z Laboratorium Genetyki Molekularnej w Krakowie. Wykonujemy tam badania, ustalanie genotypu poszczególnych gołębi rozpłodowych, potwierdzanie rodzicielstwa, ustalanie właśnie płci gołębi młodych, badania markerów tych, wiadomo, tych, którzy wszystkie znają, AA, TT, ale także badania innych genów. Gdzieś tam pan Rzepka zaczął pracę nad wykryciem jakichś nowych genów, tam lepszej nawigacji u gołębi i tym podobne rzeczy. My natomiast będziemy się starali gdzieś tam na podstawie badania rodziny i wybitnych przedstawicieli tej rodziny znaleźć może z pomocą Instytutu jakąś pulę genową bardziej, bo ja, jak każdy, kto mnie zna, wie, że sceptycznie bardzo podchodzę do tego genu szybkości i genu powrotności. No uważam, że wybadanie 2 genów jest to za mało, żeby określić, czy dany gołąb jest dobry, czy nie. Znam hodowle, które miały przepiękne te 2 geny, praktycznie wszystkie gołębie AA, TT, natomiast nic z tego nigdy nie wychodziło. U mnie większość gołębi jest pozbawiona niby tych genów, a są to gołębie, które radzą sobie u mnie, u hodowców, na całym świecie i na wspólnych gołębnikach, więc uważam, że na pewno jakieś to tam predyspozycje lepsze daje. Natomiast tak jak zawsze mówiłem i zawsze to podkreślałem, jest to tylko składowa. Bardziej bym się skupił tutaj na poszukaniu, właśnie znalezieniu większej puli genowej i złożeniu jakiejś wspólnej kombinacji tych genów, że po prostu te wybitne gołębie mają 4, 5, 6, 7 różnych genów w takiej konfiguracji ustawione i to wtedy sprawia, że naprawdę są one wybitne i nad czymś takim też się będziemy bawić, będziemy to badać, będziemy testować, szukać, natomiast to jest forma zabawy. Główny tutaj powód podjęcia tej współpracy to jest oczywiście potwierdzanie rodzicielstwa tych naszych gołębi młodych, które sprzedajemy, aby miały potwierdzone pochodzenie. Wiadomo, że jak tą bazę rozpłodu zbudujemy, to później już badanie tych dzieci będzie banalnie proste i każdy będzie mógł sobie zażyczyć, oczywiście przy jakichś gołębiach droższych, bo nie mówię o tych najtańszych gołębiach. No chyba, że ktoś sobie powie, że za to zapłaci, to nie widzę problemu, do każdego gołębia wtedy ten certyfikat pochodzenia można wyrobić. Co tu jeszcze z takich ważnych organizacyjnych spraw?
pracujemy jeszcze nad jedną współpracą, na ostatniej prostej jesteśmy, także myślę, że też za tydzień już na filmiku o niej powiemy, pochwalimy się. Myślę, że się dogadamy, bo jesteśmy, jak mówię, do 5 ostatnich tam rzeczy. Tak, tam jeden kolega zauważył, na plecach miejsca braknie na reklamy. Natomiast no, na tym polega dzisiejszy biznes, sport, hobby, że współprace są ważne. Kierowca rajdowy, jak wysiada z bolidu, to też ma wszędzie naszywki i no, tak na tym dzisiejszy świat polega. Czy ktoś chce, czy nie chce, czy to akceptuje, czy nie akceptuje, to te współprace są ważne, bo pomagają obu stronom się rozwijać. A przy okazji my nie kryjemy się nigdy, z kim współpracujemy i na jakiej zasadzie współpracujemy, także myślę, że też inni będą mogli z tego skorzystać. Natomiast przechodząc do meritum, przechodzimy już tutaj do tematu rozpłodu. Temat jest prosty, będzie banalnie prosty, szybko go omówimy, w ciągu, wydaje mi się, 10 minut wystarczy. Głębie rozpłodowe od stycznia zaczynając, czyli w sumie od środka, więc zacznijmy od jesieni, tak jak teraz. Teraz gołębie rozpłodowe, tak jak na ostatnim reportażu mówiłem, gdy kończą lęgi, przy ostatnim lęgu, gdy młody ma około tam 10 dni, zabieramy wszystkie samiczki rozpłodowe, szczepimy je i od razu wrzucamy na wolierę, gdzie odpoczywają na tych metalowych naszych wolierach całą jesień, zimę, aż do łączenia. Samce kończą karmić młode, w momencie, w którym młode są gotowe do odsadzenia, to szczepimy młode i samce rozpłodowe i przerzucamy je także na wolierę do osobnego boksu. W tym czasie gołębie są rozdzielone, pierzą się, one były doświetlane w trakcie rozpłodu, więc to doświetlanie już minęło. Przy przerzuceniu na woliery już nie są doświetlane, jest to gwałtowne skrócenie tego dnia, ponieważ doświetlane są od 5 do około 22-23, więc jak nagle zrzucimy je na wolierę, to tutaj się teraz rozwidnia koło 7 rano, ciemno się robi już koło godziny tam praktycznie 17, więc ten dzień jest znacznie krótszy, bardzo szybko się zaczynają pierzyć z pokrywy, ponieważ pokrywę to one trzymały przez to doświetlanie, pierzyły się z lotek, na lotkach tam kończą, na jednym, dwóch lotkach do zrzucenia gołębie rozpłodowe, sezon lęgowy, jak przerzucamy na woliery, to tam już pierzą bardzo mocno, pokrywy są gołe praktycznie, szczepienie, tak jak mówiłem, niczym nie przeszkadza, są zaszczepione jeszcze jak na pełnej pokrywie są, rozsypują się dopiero w trakcie odsadzania. Do wody mają cały czas awidres, gołębie rozpłodowe to mają na okrągło 24 na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Cały czas ten awidres plus w dawce 5 ml na litr wody, nie badam tego pH i tak dalej. W momencie, w którym są oddzielone, tak jak i gołębiom lotowym, dużo idzie sedoholu, aminokwasów. O, przepraszam bardzo. Garwitu W od czasu do czasu i tyle w sumie. Na karmę nic nie dostają, bo mi się nie chce. Jak się wypierzą, to wtedy dostaną przez 10 dni na karmę, tak jak wszystkie inne gołębie, Murgold z Krautermiksem. Po tej tak zwanej kuracji tylko awidres do wody, nic więcej. I tak sobie siedzą, odpoczywają rozdzielone, aż powiedzmy tam do połowy stycznia. W połowie stycznia zaczynamy gołębie doświetlać. Na początku lutego puszczamy je w pary, tak żeby pierwsze jajka gdzieś tam naniosły, powiedzmy koło 20 lutego. I jak naniosą nam te jajeczka, to już siedzą na jajkach. Nie podajemy żadnych tam witamin E i tak dalej, takich różnych rzeczy. Koło 15 stycznia doświetlamy i jakiś tam gerwit podajemy przez 5, 6, 7 dni z rzędu. I to jest w sumie tyle, nic więcej tam nie podajemy. W momencie, jak już siądą na jajkach, jak siedzą na pierwszych jajkach, to przez około 10-12 dni dostają awidres z ustnego ano do wody, żeby je tak dodatkowo oczyścić. Na karmę nie dostają nic dalej. I jak młode się już wyklują, to zaczynamy suplementację do wody. I to jest tak, że 3 dni dostają Avifarm z awidresem, kolejne 3 dni Usnegano z awidresem i jeden dzień Gerwit W z awidresem. I takim cyklem idziemy na okrągło cały czas non stop. Przy pierwszych lęgach nie podajemy nic na karmę. Później, jeśli bym widział, że gdzieś tam są gołębie podmęczone i tak dalej, to na karmę gdzieś tam staramy się jakiś OptiBred od czasu do czasu, jakieś białko rzucić z Oregano Shaft. I to jest w sumie tyle, co gołębie rozpłodowe dostają. Natomiast na karmę tych dodatków staram się unikać jak mogę. Wiadomo, świeże gryty co 2 dni. I tyle. I chowią te młode na okrągło, żadnych kuracji ronidazolem, żadnych kuracji na nic w sumie. Tylko to szczepienie po sezonie i nic więcej gołębie rozpłodowe nie dostają. Do wody, tak jak mówię, w tygodniu Avifarm
z awidresem, usnegano z awidresem, gerwidwu z awidresem. Czasem robimy taką pauzę, że po którymś tam lęgu, jak siądą na jajkach, to przez 5-7 dni podajemy na przykład blitzform do wody. Wtedy nie podajemy awidresu, tylko idzie sam blitzform do wody przez 5-7 dni. I to jest w sumie tyle. Nic więcej z tymi gołębiami rozpłodowymi nie robimy. Wydaje mi się, że jest to banalny sposób. Karma jest oczywiście cały czas pod dostatkiem. Po sezonie gołębie są karmione raz dziennie, dosyta, i rozpód ogólnie jest karmiony cały czas, jakby jeden raz dziennie, ale do oporu po prostu tą karmą naszą rozpłodowo-pierzeniową Morel Team z Campola. Także i teraz po sezonie notabene też są gołębie karmione tą karmą rozpłodowo-pierzeniową z Campola, czyli rozpód dostaje ją 365 dni w roku na okrągło cały czas. Żadnych diet, żadnego tam oczyszczania i tym podobnych rzeczy. Wszystkie gołębie teraz lotowe, późne, młode, wszystkie teraz są na tej karmie. Lotowe, wiadomo, przed sezonem, około miesiąc przed sezonem zaczniemy, są 6 tygodni przed sezonem, zaczniemy przechodzić na karmę lotową Morel Team z Campola. I tyle. I nie ma tutaj żadnej filozofii, nic wielkiego się nie dzieje, także jest to wszystko, wydaje mi się, bardzo przejrzyste, bardzo proste. Każdy może sobie tak rozpód prowadzić i nic więcej moim zdaniem nie trzeba robić. Wiadomo, że jeśli były do tej pory faszerowane jakimiś tam ronidazolami, kuracjami i tak dalej, no to będzie to dla nich wymagające i część gołębi może odpaść przy takim prowadzeniu. Natomiast no, na tym polega selekcja. Myślę, że jak już się stado wyczyści, są gołębie fajne, zdrowe, silne immunologicznie, to nic więcej nie potrzeba i myślę, że jest to może ciężka droga na początku, bo ja też trochę gołębi musiałem przez to usunąć, ale no taką mam zasadę, tak sobie gołębie prowadzę. Przynosi to fajne, oczekiwane przeze mnie rezultaty. Prowadzi do tego, że są to rezultaty, które przede wszystkim mnie zadowalają w jakimś tam stopniu. Wiadomo, że jeszcze się rozwijamy i gdzieś tam tego swojego prime'u jeszcze nie osiągnęliśmy. Myślę, że to w najbliższych 2-3 latach przyjdzie. Natomiast no, tak prowadzimy rozpód. Gołębie lotowe są fajne, młode, zawsze zdrowe, wychowywane. Gołębie lotowe fajnie się spisują, czy na wspólnych gremikach, więc widać, że ten rozpód jest prowadzony fajnie, w dobry sposób i jest immunologicznie po prostu silny. Także tyle ode mnie, dziękuję serdecznie, raz jeszcze zapraszam na gołębia w sieci, na aukcję. No i co, do usłyszenia, dobry lot. I tutaj jeszcze na koniec, bo zapomniałem, trzeba dograć. Kolejny gołąbek z gołębi rozpłodowych, z którego gołębie młode można jeszcze nabyć, czy tam może nie w tym roku. W tym roku akurat tam jest wystawiona córka albo syn, syn chyba płowy. Na portalu Gołąb w sieci, na aukcji, która się właśnie kończy w niedzielę. Natomiast no, w innych latach na pewno będzie można nabyć, ponieważ jest to samiczka z 18 roku, jeszcze młoda. Dosyć. Ostatnio pokazywaliśmy Alicję. Ta samiczka to jest córka Alicji i córka starego Simply Reda. A jest już matką naszej Mystic. O samicy, o której już żeśmy nieraz mówili. Przekapitalnej lotniczce w tym roku w drużynie A kategorii, gdzie jesteśmy, gdzie będziemy. Jesteśmy w okręgu bodajże, nie pamiętam już nawet, na którym jesteśmy miejscu w okręgu, no ale jesteśmy na pudle okręgu w A kategorii w regionie, prawdopodobnie będziemy mistrzem regionu w A kategorii i w Polsce, no prawdopodobnie z tego co na razie wiem, powinna być top 10 Polski w A kategorii, jeśli tam weryfikację wszystko przejdziemy. Samiczka jest w drużynie, jej córka Mystic z ostatniej 500 w sezonie była pierwsza na oddział, pierwsza na rejon, kapitalna samica już u nas była 3 razy, pierwsza z 500 za życia. W 2019, jak byliśmy na 9 miejscu w Polsce w młodych, to też tam do serii szła notorycznie, także to jest Spicy, jej matka, kapitalny gołąbek, bardzo fajne gołębie już dała. W tym roku też mamy kilkoro dzieci rocznych na gołębniku, także zobaczymy co pokażą. Bardzo fajny gołąb, z fajnym pochodzeniem, pięknie złożony, wiadomo teraz się pierzy. Oczko ma zupełnie inne niż Alicja, nie wiem czy tu będzie w tych kamerach wszystkich dobrze widać, no ale na pewno też ciekawe oczko, bardziej podobne do Simply Reda aniżeli do rodziny Hauben. Natomiast no, przekapitalna samiczka, także będziemy pokazywać co odcinek jakiegoś innego gołąbka, teraz jest to Spicy. Tyle, kończymy już teraz definitywnie i ostatecznie.